No siemaneczko widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Teamfight Tactics. Tak jest, moi drodzy, lecimy. Jest to standardowo ranked. Co jeszcze mogę powiedzieć co do tego lobby? No to jest to pół na pół Diamond Master, jeżeli chodzi o poziom właśnie. Dokładnie pół na pół, bo z tego co widziałem, są tutaj dokładnie 4 osoby, no, posiadające Master Tier, tak? Także, no... Ja swoją drogą też już jestem bardzo blisko wbicia tego mastera, bo brakuje naprawdę niewiele. Jeżeli jakimś cudem naprawdę dobrze by poszła ta giereczka, to mam szansę wbić już teraz tego mastera. Także zobaczymy, co się uda zrobić. I proszę bardzo, pierwszy drop bardzo, bardzo dobry, no bo mamy tutaj... Kajsę, także kurczę, czyżby to był spocik w Kajsę, czyżby, nie wiem, zobaczymy. Jest też jakiś laser niby, pokminimy coś, żeby wyszło jak najlepiej. A ty na szczęście możesz zostawić mi łapkę w górę pod tym filmem, pomoże to w pozycjonowaniu tego filmu, także serdeczne dzięki. Dodatkowo zachęcam do subskrypcji tego kanału. Na pewno się nie zawiedziecie, jeżeli lubicie content TFT, no to jak najbardziej jest to kanał dla was. Zachęcam również do spojrzenia do opisu tego filmu, tam znajdziecie linki takie jak na przykład grupa moja na Facebooku związana z Teamfight Tactics, mój drugi kanał, gdzie ogrywamy sobie Dying Lighta 2, także jeżeli jesteście ciekawi jakichś innych gier w moim wykonaniu, no to zapraszam właśnie tam. Macie link do streama, macie link również do wspierania, tutaj wyświetlają się wspierający, których bardzo serdecznie pozdrawiam i bardzo jestem wdzięczny za wasze wsparcie, dzięki, że jesteście chłopaki. No i dobra, moi drodzy, lecimy, póki co jest to Recon w naszym teamie. O kurcze, ja co jest, ty? Oj, to chyba będzie Kajsa. To chyba jest Kajsa game. Trade sektor. Można wziąć, żeby tutaj łatwiej coś rolnąć. Dobra, weźmy rolkę. No i proszę bardzo, jest Aszka. Czy ja chcę Aszkę 2? Chyba poczekam. I patrzcie, co zrobimy. Coś takiego. No, to zdecydowanie jest Kajsa game. Dostając jeszcze... jeszcze Ramusa na early, no to trzeba to zagrać. No kurczę, moi drodzy, nie wyobrażam sobie lepszego startu właśnie w tą kompozycję. Do seslamowania Ginzo, Kajsa oraz jeszcze dodatkowo mamy Ramusa. No czego chcieć więcej tak naprawdę? Mamy naszą jednostkę Kerry, bardzo dobry item na nią i kolejną jednostkę taką troszeczkę, no jakby, którą ciężko zdobyć na etapie 2-1, tak? Czyli właśnie Ramus. Już tak szybko, także... Ja się tutaj już zdecydowałem na to, co będę grał. No naprawdę bardzo małe szanse są, żebym zagrał tutaj coś innego. No chyba, no nie wiem, co by się musiało wydarzyć, nie? Też trzeba pamiętać o tym, że już mamy zeslamowane Ginzo. Także kurczę, no wypadałoby to grać. Jeszcze wiecie, czego tutaj brakuje? Zamiast Trade Sektora to Triforce'a. Triforce to jest augment, który... powoduje, że jednostki trzeciego tieru w naszym teamie są zboostowane, dostają HP, attack speed i startową manę. Także no jedynie tego by mogło mi tutaj brakować. Zauważcie, że już 3 jednostki w moim teamie by korzystały z tego właśnie augmentu. Kurczę, dobra, tutaj niestety nic nie hitnąłem takiego fajnego. No dobra, lasera tu raczej nie będzie, także to do sprzedania. Tego defendera jakiegoś, kurczę, bym dołożył. Zróbmy sobie tak, w ten sposób. Bardzo zależało mi tutaj na dołożeniu defendera z tego względu, że daje on jakiś tam pancerz całemu teamowi, tak? I nie wiem, czy wiecie, ale Ramus działa podobnie do Poppy i jego obrażenia skalują się razem z właśnie pancerzem, który on posiada. Także bardzo fajnie jest tutaj mieć tego defendera aktywowanego, bo jednak troszeczkę to tutaj boostuje tą właśnie jednostkę. No a zresztą sam pancerz jest, wiadomo, na przykład tutaj na tego gościa bardzo, bardzo pożądany, bo tutaj bardzo dużo obrażeń właśnie fizycznych ze strony Aszki, ze strony Sivir. Uuu, i proszę bardzo, takie rzeczy? Ojejku. Ale mam farta, ej, Kajsę jeszcze tutaj mam kolejną, let's go! Widzowie, przecież to jest chora gierka w Kajsę, zaraz Kajsa 2 na stage'u 2-4, let's go, niech to się wydarzy. Trzymajcie kciuki, żeby po karuzelce była na rolce Kajsa 2.
No, to naprawdę. No, ta gierka może oddać. Ta gierka może oddać. Tylko dobrze tu tutaj jakby nie wypuścić tej gierki z rąk, prawda? Bo czasami się tak zdarza, że kurczę, mamy jakieś fajne wejście, ale jednak jakiś moment prześpimy, reszta lobby, coś takiego hitnie, co nam nie pozwala, kurczę, wygrywać i różnie takie gierki czasami się kończą. Na przykład ostatnio na streamie, ten kto jest na streamach, ten wie i w ogóle zachęcam was do udziału w streamach właśnie. No to mieliśmy na przykład trzy emblematy, nie, przepraszam, dwa emblematy, mieliśmy możliwość trzech emblematów, Laser Corpsów. No ale niestety, kurczę, gierka się tak potoczyła, że niestety skończyło się to 8. miejscem. A na początku były marzenia, były plany o zrobieniu 9 laserów, no ale niestety to nie jest taka łatwa sprawa, bo jednak trzeba ten 9. level wbić, prawda? No i to niestety nas tutaj z gierki wtedy wyeliminowało. No ale dobra, mniejsza z tym, moi drodzy. Co my tutaj mamy? Jest rękawiczka, jest łuk. Nie wiem, czy bym łuku nie wziął, skoro tutaj jest tak łatwo dostępny. Dobra, mamy łuk, także to najprawdopodobniej będzie jakiś Static lub Giant Slayer. Trzeba w tej kompozycji też pamiętać o tej redukcji Magic Resistu. Czyli właśnie. Poczekajcie. Dobra, weźmy to. Rolka. A, za słabo trzymaliście kciuki, moi drodzy. Za słabo trzymaliście kciuki. Nie trafiłem. Kajsy. No ale zauważcie, że i tak jest bardzo dobrze, bo brakuje mi jednego Ramusa, brakuje mi. W zasadzie brakuje mi jednej Kajsy, jednego Ramusa i jednej Riven. I naprawdę, wtedy to tutaj nikt by nie miał szans ze mną wygrywać. Zresztą w tym momencie nadal myślę, że będę tutaj miał win streak. Raczej nikt nie wygląda na tyle mocno, żeby mnie tutaj pokonał. Też jedna rzecz, którą zauważyłem, to duża ilość talonów grana w tym lobby. Nie wiem, czy wszyscy tutaj chcą Renegade'a grać, czy jak. Nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane, ale no tych talonów tutaj naprawdę sporo. No z trzy osoby przynajmniej takiego talona posiadają, nie? Z czego dwie chyba mają go na drugim poziomie, z tego co widziałem. Oj, żeby nas tutaj Trill nie porobił. Okej, dobrze, że ja zabiłem tą Kamilkę wystarczająco szybko. Ej, no nie gadaj. O, dobra, udało się. 69 staków w ogóle na Ginzo. Ja pierdzielę. Ładnie, ładnie. Ładnie, ładnie, Kaisunia. Dobra, uwaga. Roll. O! Udało się. Alright, let's go. Tak jest. Lecymy z tym. Lecymy, lecymy. Dobra, jest też jakaś waj, ale czy ja chcę tutaj Brawlera? Znaczy, no, nie no. Nie, chyba jakoś mi bardzo na tym nie zależy, bo raczej na szóstym, siódmym poziomie będą dostawiane tutaj Recony. No do momentu, kiedy nie będziemy mieli Jolt Gauntleta, to raczej cztery Recony chcemy tutaj grać. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w momencie na przykład, jak gramy trzy Recony, to te jednostki nasze mają 100% na kryta. Ale ten kryt jest tylko na autoataki. Trzeba po prostu o tym pamiętać. Nie jest to kryt na umiejętności. Jeżeli mamy 4 Recony, wtedy ten kryt również jakby działa na umiejętności naszych jednostek. A uwierzcie mi, że jakby Kai'Sa z krytycznym użyciem umiejętności, a Kai'Sa bez tego, to jest naprawdę mega, mega duża różnica. I ja zawsze się staram, żeby ten Jeweled Gauntlet albo cztery Recony tutaj w tym teamie były. Jedno albo drugie, tak? Bo jedno i drugie daje nam to samo. No ewentualnie jakąś opcją jest zrobienie Infinity Edge'a, bo Infinity Edge, nie wiem czy wiecie, ale teraz również działa tak, że nasze umiejętności mogą uderzać krytycznie, no tylko, że daje nam AD zamiast AP, a na tą Kai'Sę, no to raczej wolelibyśmy obrażenia magiczne, prawda? Dobra, co my tutaj będziemy mieli? Och, serio? No dobra, to co? Dragon Claw? Slamujemy? Kurczę, ale widzowie, jaram się, bo tu jest tak potężne wejście w tą grę. A to jest gierka, kurczę, o wbicie mastera, także no naprawdę, naprawdę fajnie, fajnie, mega dobrze. Dobra, teraz tak, mam Cho'Gatha. 12 golda do wejścia. Nie wiem, czy chcę aż tak szaleć. Dobra, zrobię sobie coś takiego. Kurczę, 12 golda. Wiecie co? Wejdźmy. Lecimy. Agresja.
agresja, mamy win streak, także kiedyś usłyszałem na jakimś streamie, że win streak jest, jakby utrzymanie win streaka jest lepsze niż, niż utrzymanie ekonomii. Także może, jeżeli mamy te 100 HP, jeżeli mamy ten win streak, jeżeli mamy tak potężne jednostki jak Kai'Sa 2 z Ginzo i na 3 Reconach, to idźmy w to, idźmy za ciosem, po prostu puszujmy tutaj, narzucajmy tempo gry, oszczędzajmy ten poziom zdrowia, no i zwiększajmy sobie też tym levelem szanse na kolejne Kai'Sy chociażby, nie? Dobra, mamy augmenty, są to trójki. Można by było tutaj rola, ale w sumie też bardzo fajny jest ten Cho'Gath. Wezmę sobie go, to jest jeden dodatkowy Cho'Gath. Na przykład tutaj teraz można sobie rolnąć i mógłbym hitnąć na przykład Cho'Gatha 2. No niestety się to nie wydarzyło, ale mamy Ramusa 2, to też jest bardzo dobre. I czekajcie, jakby go teraz tutaj wrzucić. W ten sposób można to zrobić. Dobra, wydaje mi się, że jest to Worf. Bardzo dużo teraz mamy Magic Resistu, na przykład na takim Ramusie z tym DC. Jeszcze z tym augmentem Cho'Gathowym, no to on tam miał 160 Magic Resistu, nie? Także tutaj będziemy naprawdę safe, jeżeli o to chodzi. No przydałby się jakiś pancerz, ale to o to się jakoś bardzo nie martwię, bo po prostu reszta itemów, jakiś pancerzyk się weźmie, tak? Jakiś zrobi się Sunfire, coś takiego. Może tego, kurczę, jak to się nazywało? No ten taki podwójny pancerzyk. Zapomniałem, jak się ten item nazywał, przepraszam bardzo. I tutaj w ogóle gościu jest bardzo blisko hitnięcia Talona na trójkę. Zauważcie, że mu brakuje już tylko jednej jednostki. Znaczy jednego Talona do Talona 3. No ale my tutaj pięknie wygrywamy. No właśnie, to co mówiłem odnośnie tego win streaka ekonomii, to działa to tak po prostu dlatego, że jakby 5 i więcej win streaka daje nam plus 5 golda co rundę. Także w zasadzie działa to tak, jakbyśmy mieli 50 golda, tak, uzbierane. Czyli ta ekonomia bardzo szybko, no to nie jest problem, żeby sobie tą ekonomię na totalnym win streaku odbudować, bo to naprawdę tego hajsu dostajemy bardzo dużo. Także w każdym momencie można sobie tą ekonomię odbudować, a zaoszczędzamy bardzo cenne hapeki. Zresztą ja mam takie bardzo mocne wrażenie, że w tym secie TFT ciężko bardzo jest grać z loose streaku. Ciężko bardzo jest przegrywać we wczesnym etapie gry i później coś z tej gierki fajnego naprawdę wyciągać. Jest to bardzo ciężkie do zrobienia, przynajmniej dla mnie. Może to jest po prostu kwestia umiejętności, nie ukrywam. Ale ja zdecydowanie bardziej odnajduję się właśnie w winstreakowaniu early game'u, budowaniu ekonomii właśnie na tym winstreaku, oszczędzanie HP i nawet jeżeli w lejcie dzieje się coś złego, że zaczynamy przegrywać, no to tego HP mamy tak dużo, że no że to te top 4 raczej zawsze jest tam gdzieś w zasięgu, po prostu, kurczę, nie wiem, ręki? Chyba dobrze mówię. Dobra, co my tutaj mamy? Jest Ramus z Negatronem. Ja tutaj za bardzo nie chcę Negatrona, ale chcę Ramusa, bo zauważcie, że ja mam 6 level, a brakuje mi 3 Ramusów do Ramusa, do Ramusa 3. No ale wiecie, o co chodzi, prawda? Po prostu brakuje mi 3 tych jednostek, żeby sobie go tutaj zrobić. Dobra, tutaj zrobimy taki ruch, dzięki czemu możemy mieć ekonomię na poziomie 30 golda. Gramy 2 Ramusy, to jest bardzo value jednostka, także ja jak najbardziej sobie ją tutaj wrzucę, nawet jeżeli to ma być kopia. No i dobra, co my tutaj mamy? Tu jest laser pod Senne, tutaj mamy jakiś augment pod Ramusa i tam mieliśmy augment pod Alistara i gościu tam gra właśnie w Talona. Dobra. Gramy na herty. W ogóle, kurczę, gościu ma Zoe z blue buffem i emblematem serca. No, to jest bardzo mocne. To jest bardzo fajne, ogólnie. Ostatnio pojawił się na kanale film właśnie z Zoe Carry i tam wspominałem o tym, że, kurczę, przydałby się taki emblemacik, jak się ma na niej blue buff, bo ona bardzo, bardzo szybko napełnia te AP.
W ogóle jeszcze, jeżeli tutaj jeszcze jesteście w tej minucie, za co bardzo serdecznie wam dziękuję, że nie wyłączyliście tego filmu i oglądacie dalej, że jednak coś was tutaj interesuje. Dobra, mamy w ogóle Czogata 2, zarąbiście. To chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić na jutrzejszego streamka, który odbędzie się na YouTubie, tutaj dokładnie, gdzie to oglądacie. Jeżeli ktoś jutro, czyli w niedzielę, nie ma co robić, no to zachęcam po prostu do pogrania wspólnego w TFT, będziemy grali sobie, no także po prostu zapraszam, start będzie, ja wiem, gdzieś koło 12, może 13, ale raczej bliżej 12, także zaplanujcie sobie może czas i wpadajcie licznie na streamka. Widzimy się jutro, no i tyle. Link macie oczywiście w opisie również do Twitcha, tam czasami też są streamki, no ale tak jak mówię, jutrzejszy odbędzie się tutaj na YouTubku, także nawet daleko nie musicie szukać, że tak powiem. No i dobra, 10 win streaka, Benz, elegancko, oj widzowie, ależ to jest dobra gra, jaka to jest dobra gierka, jaki to jest dobry early game. Ja się wciul jaram, bo to są bardzo, bardzo duże szanse na rzeczywiste wbicie mastera po tej grze. No tylko, żeby tutaj te wilczki okazały się dla nas szczęśliwe, miłościwe, nie wiem jak to określić, no ale po prostu... Żeby jakiś mieczyk tutaj wypadł, jakiś nidlesik, byłbym bardzo zadowolony z tego. Jakiś pancerz też byłby spoko, no ale bardziej bym tutaj się skłaniał ku tym ofensywnym itemom na naszą Kajsę. Dobra, jest coś. Ej, fajnie, ej, i jest pancerz i jest mieczyk, także kozacko. Także możemy zrobić Giant Slayer i możemy zrobić również Wormoga. Dobra. Wejdźmy już w level, pyk, 4 Rikonów mam, ja pierdziula. 4-1, 7 level, elo. Jest naprawdę tutaj grubo, grubo jechane z oponentami. Dobra, no i co, no chyba Giant Slayer, bez żadnych kombinacji jeszcze. Albo zostanie tutaj 4 Rikon, albo ewentualnie jakoś zredukujemy tą liczbę Rikonów po prostu do 2 i zrobimy z tej rękawiczki Jrult Gauntleta. Ale to się jeszcze okaże. Ewentualnie, tak jak powiedziałem wcześniej, Infinity, no ale... Ale mam nadzieję, że jednak będzie to Jrult Gauntlet. No chyba, że coś innego tutaj się wydarzy. No i dobra, ostry Riki 4-2-0 dostaje oklep potężny od tego mojego teamu. Naprawdę, mówiłem, nie? Kajsa z 4 Rikonami, a bez nich to jest, kurczę, zupełnie inna Kajsa. Znaczy, chodzi o spell kryta, nie? Po prostu, to jest ta różnica, bo możecie mieć również... O, ho, ho! Rikon Crest. Dostajemy Rikon Emblem. No dobra, czyli chyba w tej gierce po prostu będą 4 Rikony grane i tyle. Tyle, że ja za bardzo nie mam teraz na kogo dać tego emblematu. To jest ten problem, nie? Dobra, można coś takiego zrobić. To będzie przynajmniej cywil w naszym teamie. Ale to na razie nas nie ratuje. No kurczę, co ja bym tutaj chciał, żeby tego Rikona dorzucić? Ja bym musiał przede wszystkim tutaj z tego Ramusa na trójkę wbić, żeby on zajmował jednego slota w drużynce i wtedy dorzucam Nile. I tyle, nie? Tak raczej powinno to wyglądać, no ale to trzeba czekać, to trzeba po prostu czekać. Miejmy nadzieję, że dalej będziemy wygrywali. Na koło my tutaj trafiamy? No jakiś gościu z jednak, kurczę, z bottomu, jeżeli chodzi o to lobby. I to jest gościu w laser. To jest gościu w laser z augmentem na senne. I to jest carry augment na senne, z tego co widzę. O, no tutaj, kurczę, nie było tak łatwo. Nie było łatwo, ale jednak nadal trzymamy się tego win streaka. No i tak jak mówiłem, mieliśmy bardzo słabą ekonomię przez to wejście w level, ale jak widzicie, cały czas utrzymujemy przez to tempo gry, utrzymujemy ten win streak i moja ekonomia tutaj wróciła do bardzo dobrego, bardzo dobrego poziomu. Dobra, szukamy Ramusa, proszę, dawaj mi Ramusa. Brakuje mi 2 w ogóle, to jest naprawdę mało. Jest naprawdę close. O, jest, dobra, spróbujmy. No, nie ta trójeczka. Please. No kurczę, serio? Ach, nienawidzę.
Nienawidzę, tak mnie czasami bejtują te rolki, że wiecie, rolniecie, dawam jednego, dobra, rolniecie drugi raz, dawam drugiego Ramusa, jesteście już one off, palicie się tak jak ja teraz na przykład do 17 golda i to, tego nie hitujecie, nie? Kurczę, tragedia. Marnujecie ekonomię i nadal brakuje tak niewiele do wbicia tej jednostki. No, szkoda, szkoda. Nienawidzę takich sytuacji, ale już i tak mnie pociesza to, że mam cały czas win streak. Już naprawdę niewiele brakuje, żeby tego Ramusa tutaj zlevelować. No i chciałbym bardzo, bo zwolniłby on slota w teamie i bym mógł sobie dorzucić tą Nile, która dodatkowo by leczyła tego Ramusa, który będzie miał, no, bądź sporo HP na trzecim poziomie. No i jeszcze tego Cho'Gatha, prawda? Dobra. Teraz tak, ja mam rękawiczkę i to jest, kurczę, dosyć problematyczne, bo gram 4 ikony, czyli mam tego kryta, no już naprawdę, no więcej po prostu nie potrzebuję, a mam jednak tą rękawiczkę na kryta i nie wiem co z tym faktem zrobić. No ewentualnie coś, nie wiem, może łezka albo pancerz, ale chyba wezmę pancerz po prostu dla Ramusa. A łezka mogłaby być dobra pod tym względem, że dobra, dałoby to tego kryta ponadprogramowego, ale zawsze byłoby to leczenie jakieś, nie? I to by było spoko. Dobra, czy coś tutaj jest? Echo, jest Kai'Sa. Dobra. Noż proszę cię. Fajnie, że jest Cho'Gath, ale czemu nie ma Ramusa, pytam. Pytam grzecznie. O. No i to ja rozumiem. To ja rozumiem. I moi drodzy, ta gra wygląda naprawdę przefenomenalnie. Mi brakuje jeszcze dwóch Kai's do Kai'Sy 3. Oj, ale patrzcie na tego gościa. No to proszę bardzo, Kai'Sę będzie ciężko zrolować w takim wypadku. Jak on ma ile? 3, 6, 7 Kai's ma. No to może być problematyczne. To może być problematyczne, ale ten Ramus jest potężny, jak on tankuje, wow. Nie no, uwielbiam tą kompozycję. Kurczę, Recon Kai'Sa, znaczy ten Recon Duelist build, no naprawdę jest jednym chyba z moich ulubionych w tym secie. Serio, Kai'Sa jest tak kozackim carry, lubię bardzo. Lubię bardzo tą kompozycję. Możecie dać znać w komentarzach, co wy sądzicie o buildzie w Kai'Sie. Czy lubicie to grać? Czy często gracie? Dawajcie koniecznie znaka. Mówcie, jak to tam u was wygląda. Dobra, teraz tak, brakuje mi jednej Kai'Sy. 3 razy Vayne i 3 razy Cho'Gatha. Okej. Tyle, że ja nie wiem, czy ja chcę tutaj jakoś bardzo rolować, zważając na to, że gościu kradnie Kai'Sę i dużo tej Kai'Sy już mi wykradł i może to być problematyczne, żeby ją zrobić. Bardziej myślę nad tym, żeby odbudować ekonomię, wejść po drodze, hitnąć tego Echo, wejść w 8 level, dorzucić go, no i wtedy aktywować Star Guardian, nie? Co nam też bardzo dużo da, bo to jest dodatkowa regeneracja many. Znaczy więcej many dla Kai'Sy, przez co częstszy cast jej umiejętności, czyli tam zwiększa sobie attack speed, prawda? Ej, czy ja to w ogóle wygram? No co ty gadasz? Przegram to. Ojejku, tracę win streak w tym momencie. O nie, najgorzej. Jestem bez banku i tracę win streak. I tuż przed rundą neutralną. Matko, jak to TFT czasami jest. Jakie to TFT czasami jest denerwujące. No. Kurczę, a to by było 15 win streaka już. A jena. No szkoda, mega szkoda. No ale i tak, my mamy 92 HP. A od dołu na przykład 1, 13, 20, 22, 22, 42 i 46. Także no topka tutaj, no jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie. Nie, no to nawet nie jest ryzyko stwierdzenia. Tutaj topka jest po prostu gwarantowana. Tutaj myślę, że free top 2 z tej gierki. Ale czy coś więcej, to się dopiero okaże, prawda? Dobra, i co ja teraz chcę stąd? Mogę zrobić protektora. Mogę zrobić TG i jeden item będzie taki, można by rzec, troszeczkę useless. W sensie ponadprogramowy, nie? Także tutaj nie wiem w sumie, niech to będzie Needless na przykład.
No i dobra, niech se to ma Vayne na przykład. A trzeci item na Kaisen to skarniemy sobie z karuzelki. Mam nadzieję przynajmniej taką. Jedynym problemem tej kompozycji jest to, że nie mam redukcji Magic Resistu. No, przydałby się tutaj jakiś static, albo ten, albo Ionic Spark. Bardzo, naprawdę. To jest druga rzecz, której bardzo potrzebujecie grając tą kompozycję. Pierwsza to jest spell crit, po prostu czy to z Likona, czy to z Jeweled Gauntleta. A druga rzecz to jest obniżenie Magic Resistu, bo w lejcie naprawdę czasami może być to problematyczne. Niestety. Velkos 2, czy ja tego potrzebuję? Raczej nie. Raczej po prostu potrzebuję tutaj ekonomii. No, także polecam też się na tym skupić, żeby mieć tego Ionic Sparka, czy właśnie Statika. No, ale może coś w tym stylu uda się wyciągnąć z karuzelki. Jednak wolałbym, żeby to było coś na Kaisę. O, ale patrzcie, tutaj na przykład dzięki naszym Thieves Glovesom udało się i jedno i drugie nawet, czyli Ionic Spark oraz Static na Cho'Gathie. Także te jednostki mają już tutaj obniżony Magic Resist, także fajnie, bardzo. Że tak się akurat udało wylosować. No ale niestety już Cho'Gath padł. Ej, nie Kaisa! Ty, co? Ale Kaisa strollowała. Widzieliście to, jak Kaisa strollowała? Nie uciekła wcale od tego talona. Cały czas stała przy nim. Przez co on używał jej na niej umiejętności, bo stała w rogu. Nie wiem, czemu tak się wydarzyło. Nie miała za dużo jednostek obok siebie, a mimo wszystko nie odskoczyła. Znaczy odskoczyła, ale w sumie praktycznie w to samo miejsce, nie? Także... No, mniejsza, zdarza się. Dobra, jak to tutaj wygląda? Cały czas, kurczę, się trzymają na tym low HP, zauważcie to. O, zauważcie również Kaisę 3, coś wspaniałego. Dobra, tu niestety nic nie ma. Ale patrzcie, 1 HP, 8 HP, 8 HP, 12 HP. No kurczę, przecież ci zawodnicy to już są do odstrzału, no i już mamy top 4. Oby szybciutko. Ten gościu 12 HP też by mógł odpaść. Ej, w ogóle patrzcie, jaka to jest dysproporcja. Ja mam 76 HP, naprawdę to jest tak chory. No, tak chora giereczka. Naprawdę. No taki hicik potężny tutaj się wydarzył. Taki high roll. No potężnie, po prostu. Co tu więcej powiedzieć, potężny high roll tutaj wleciał. TFT tutaj mówi Robsy, wbijaj w końcu do tego mastera. I tyle. Tak gierka mi mówi. Chociaż no tak jak mówię, tutaj już się zaczynają schody, bo niektórzy ludzie pohitowali jakieś kurcze bardzo mocne rzeczy. No i jest już problematycznie, nie? Żeby wygrywać. No ale myślę, że jak tutaj jeszcze jakieś jednostki wlecą na trójki. Chociaż w sumie nawet nie muszą wlatywać na trójki, po prostu dajcie mi dobry item. Jest static na przykład, mega dobre to by było. Gdyby to się udało wyciągnąć, ale raczej statika nikt nie chce brać, tak jak raczej mi się wydaje. Raczej static tutaj nikomu się nie przyda, także on ląduje na moje konto i w ekwipunku Kaisy. Zarąbiście, zajebiście moi drodzy, zajebiście. Sztosik. Także mamy bardzo dobry itemek. I wiecie, czego jeszcze tutaj brakuje? Brakuje Ekko po prostu, żeby mi dropnął 8 level i to już jest raczej frigierka wtedy. Dobra, czekajcie, to sprzedam. To leci tutaj. No też nie ukrywam, nie obraziłbym się, jakbym hitnął jakiegoś tego Cho'Gatha na trójkę i Vayne na trójkę, skoro tak mi niewiele brakuje tego. No bo to są dwie Vayne i trzy Cho'Gathy, nie? Także to nie jest dużo. Okej, okay, dobra, podrzuciłem mu tego Alistara. No spoko. I powinienem to wygrać raczej, co? Ten Alistar chyba aż tyle nie wytankuje. No nie, on już pada. A proszę bardzo, zobaczcie na przykład na mojego Ramusika. On cały czas żyje tutaj. Oj, to jest eliminacja w ogóle. O, i tutaj może nam nawet zostać top 3 w tej gierce. Tylko czy zostanie? Czekaj, nie, tutaj na pewno ktoś będzie wyeliminowany. To jest za dużo jednostek.
Dobra, czyli mamy top 3. 8 i 28 HP mają tutaj zawodnicy. Dobra, ja muszę hitnąć, no. Unlucky. Ja tutaj kupowałem te czwórki też, żeby po prostu mieć szansę na to, na Ekko, ale no niestety nie dostałem takiego zawodnika. Także szkoda. Dobra, przestawmy sobie tak, bo ja tam widziałem Leonę. Ja bardzo nie chcę, żeby ta Leona po pierwsze shroudowała mojego Ramusa, a po drugie nie chcę, żeby używała na nim umiejętności, bo to, przypominam, są obrażenia nieuchronne, czyli nieważne, czy mamy Magic Resist, czy mamy pancerz, te obrażenia zawsze są takie same i one ignorują te tank itemy, które ma nasz Ramus, i przez to Leona bardzo szybko się pozbywa takich potężnych tanków. A w momencie, kiedy tej umiejętności na nim nie użyje, no to nasz Ramus będzie żył sobie w najlepsze, tak jak widzieliście zresztą. No i mamy Vayne 3, także elegancko, mamy już w ogóle 3 trójeczki w tej gierce. Ale w ogóle ten odcinek jest opanowany przez liczbę 3, co nie? Gramy jednostki trzeciego tieru, mamy 3 postacie, które mają trzeci poziom, brakuje nam 3 czogatów, wszystko 3, wow, to jest naprawdę... Zabawne. Dobra, zobaczmy co nam tutaj hitnie, w sensie co nam dropnie. O to mi chodziło. Z kowadełka. Dobra, mamy kowadełko. Let's go. Dobra, na froncie mam full itemy. Ja chyba wezmę Hurricane'a dla Vayne. Niech teraz będziemy sobie itemizować Vayne jako drugiego carry po prostu. Dobra, i teraz Ekko. Gdzie jest Ekko? No. Dobra, jest, fajnie. Także to wszystko na sell. Wbijamy level, pyk. To nam daje Star Guardian. No i jeszcze może gdzieś tutaj dropnę. O, dobra. Nie liczyłem do końca na to, liczyłem bardziej na Cho'Gatha. Tutaj proszę bardzo. Uniknęliśmy Zephyrka, także pięknie. I One of Cho'Gath. Także fenomenalnie to wygląda. No naprawdę. 4 Recon, 3 Star Guardian, 2 Duelist, Civilian, no i Threat. A właśnie, Civiliana ja tutaj jeszcze mam. Bo przecież mam Recon Emblem na tej. Na tej Civil. Ja zupełnie o niej zapomniałem. Ej, czy my to już wygrywamy? Tak, gościu przegrywa na mojego klona. Okej, GG. Moi drodzy, mamy to. Haha, mamy to, widzowie. Jeszcze nie wyłączajcie tego odcinka, bo zaraz wam postaram się pokazać, że wbiliśmy tego Master Tiera. Poczekajcie. O, szybko. Kurczę, czekajcie, bo muszę poustawiać tutaj w OBS-ie. Nie byłem na to przygotowany, szczerze mówiąc. Ale słyszycie ten dźwięk, i zaraz również ujrzycie to, co ja już zresztą widzę na moim ekranie. No i moi drodzy, Kajsa, proszę bardzo, jak oddała finalnie w tej gierce? Czemu to się jeszcze nie pokazuje? Okej, mamy to, proszę bardzo. Także moi drodzy, wielkie dzięki za oglądanie tego filmu. Zostawcie łapkę w górę. Mamy finalnie Master Tier, także cieszę się niezmiernie. Widzimy się w następnym odcinku. Zostawcie suba, zostawcie komentarz i elo. Trzymajcie się, hej!